Cześć kochani, z tej strony jest Scarlett, ja zapraszam was na kolejny odcinek 100 dzieciaków, jeden z ostatnich odcinków, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę dla Scarlett, wszyscy fani. Nie macie ze mną Miśka Damiana, Misiek Damian jest, o tam, zresztą go widzicie, patrzcie w podgląd, żeby dobrze wam pokazać. Jest ze mną za to torba zresztą, która jest tam. Zapraszam do oglądania, kochani, i cóż, no, będzie fajnie, postaram się, żeby było dobrze. Wita nas, moi drodzy, dom Scarlett. Oczywiście ja muszę sobie tutaj wszystko poustawiać, bo nic nie widzę, jestem jak zwykle z daleka i w ogóle znowu wam narzekam przed nagrywaniem, a chyba nie o to chodzi. Szkolni dręczyciele, a i w górę, kochani, jeżeli ja będę coś niewyraźnie czytać, ja to tak podkreślę, żeby nie było potem problemu, to ja mam soczewki na oczach, a mnie strasznie ciężko siedzi się w soczewkach przed komputerem, ale z drugiej strony już nieraz się z tego śmiałam, jakbym ja ubrała okulary, to zresztą widzicie, jak mam okulary na gameplayu, wszystkie światła, które mam tutaj powłączane, się odbijają w tych okularach, bo ja mam okulary z szkła, z antyrefleksami, więc nie wygląda to za dobrze, dlatego raczej nagrywam w soczewkach, więc wiecie, no. Niestety trzeba się poświęcić. Ale czytam. Szkolni dręczyciele. Dzieci w szkole były wredne dla jednego z moich kolegów. Zawsze w takich sytuacjach mam ochotę pomóc. Ale nie mam pewności, jak się zachować. Jak myślisz, co należało zrobić? Stanąć w obronie kolegi wpływa na rozstrzyganie konfliktów. Nie wtrącać się i pocieszyć kolegę później. Stanąć w obronie! W ogóle, moi drodzy, jeżeli ktoś przy was się z kogoś naśmiewa, to nie stać i patrzeć jak jakieś nie wiadomo co, ani nie w ogóle udawać, że nic się nie dzieje, ani broń Boże śmiać się z tego kogoś dodatkowo. Tylko wziąć i opier z góry na dół osoby, które się z kogoś wyśmiewają, bo takie rzeczy się nie powinno robić, to jest w ogóle... Nie wiem, ja jak chodziłam do szkoły, to stawałam w obronie. Tyle wam powiem. Nie można się tak zachowywać i koniec, kropka. Ciekawe, czy dzisiaj będzie myszka. Pewnie raczej jej nie będzie, jak zawsze. Muszę sobie poogarniać, co my tutaj mamy do zrobienia. Mianowicie z tobą, moja droga. Ty jesteś czwórkową uczennicą liceum i nic ci tutaj nie wskoczyło, a praca domowa jest niezaczęta. My mamy sobotę, godzinę 13. Natomiast ty, Scarlett, nowe dziecko 2 dni. A, to ja wiem, co my robimy teraz. Wiem, kochani, my śmigamy z naszą piękną Scarlett i musimy ją zaciążyć, ponieważ urodziła nam się 2 dzieci, czyli z tego, co mi się wydaje, tutaj mamy Kamilę i Klaudię. Nawet nie wiem, ile nam jeszcze dzieci zostało. Chwila, sprawdzę sobie. Pewnie będzie teraz trzeszczyć mikrofon, za co was z góry przepraszam. Bo wiecie, mikrofon oddziałuje z telefonem czasami. Nie zawsze, ale czasami. I ja sobie wejdę tutaj w mój film 100 dzieciaków jaki, żeby sprawdzić, ile ja mam tych dzieci już na liczniku. Bo nie wiem, ile ja muszę dzisiaj sobie ponagrywać odcinków, bo chyba dzisiaj już będziemy kończyć 100 dzieciaków, przynajmniej na razie. Oj, sorry, reklama. Gdzie jest opis? Jest opis, patrzymy. I ja tutaj mam, dobra, Anita i Ania to jest 44-45, ty jesteś 46-47, czyli zostało nam 3 dzieci. Czyli dobra, śmigamy, moi drodzy, teraz do tatusia, żeby zaciążyć. Scarlett Roseway wybiera się na mowę. Kto dzisiaj zostanie ojcem naszego dziecka? Które drzwi wybrać, Scarlett? Gdzie my idziemy? Chyba śmigamy tutaj, co? Bo tutaj pewnie nic nie będzie widoczne. Ale w tym oto mieszkaniu żyje potencjalny ojciec twojego dziecka. Kolejnego dziecka, jednego z ostatnich dzieci w tej serii. Co ci się stało z twarzą? Boże, jaka wcięta. Idziemy, kochani. Pukamy do drzwi. Zium, zium. Zapukaj do drzwi, Scarlett. No, piękna jest ta bluza. Jakby ktoś pytał, tą bluzę powtarza milionowy raz. CC Shopping na moim kanale. Link do tej bluzy znajdziecie. Dobra. Proszę wejść, więc my możemy sobie teraz popatrzeć, co my to chcemy za tatusia. Mamy do wyboru, Adama Rimsleya. Rimsleya, ciężko mi to mówi, Rimsley. Mamy do wyboru, Jamesa Moona nie mamy do wyboru, bo on już nas zaciążył. Ale mamy też tu, moi drodzy, jak ty się nazywasz, mój drogi? Jai Wajda, jak Jan Wajda jakiś, albo coś w tym stylu. Andrzej Wajda. O Boże, Jan Wajda. Żeby nie było potem, że ja nie wiem, kim jest Andrzej Wajda. A tutaj mamy kolejnego pana, Patryka Molwina, ale wiecie co? Jakoś tak ten Rimsley mi zapadł w pamięć, więc kochana moja, zapoznaj się z Rimsleyem, flirciarskie zapoznanie. Przepraszam was, jeżeli będziecie słyszeć pierdzenie, chciałam powiedzieć, wibracje mojego telefonu, to przepraszam, ale moja mama do mnie pisze, bo moja
Siostrzenica, miłość mojego życia, jest teraz u mnie w domu rodzinnym. I wiecie, mama do mnie pisze, co tam u niej, bo ja w ogóle zawsze wszystko muszę wiedzieć o mojej siostrzenicy, co robi, gdzie jest, jak się czuje, jak się bawi, czy się z nią bawią i czy w ogóle nie czuje się samotna beze mnie. Nie no, kocham moją siostrzenicę, to jest czasami przesadne. Mamy Adama Rimsleya, mamy tutaj pana Jamesa Moona, która teraz będzie od nas bardzo zazdrosny, ale my sobie od razu się wybieramy do siebie, żeby nie było tutaj aktów różnych, nie, że aktów takich, aktów nagich zdjęć, ale aktów w kontekście takim, że bitwy, wojny, i tam jakieś tam, nie wiem, różnych policzkowań, obrażania się i fochów. Nikt mnie nie lubi i nigdy nie polubi. Po co w ogóle się starać? Poczucie odrzucenia. Ja zawsze będę cię kochać. Wpływa na empatię. Ludzie cię lubią. Rozejrzyj się. Wpływa na odpowiedzialność. Czy zależy? No wiadomo, że Scarlett zawsze cię będzie kochać, więc może tak dajmy. O, niech będzie. Scarlett udzieliła porady Simcy imieniu Dorota, co wpłynęło na jej skłonności. Wartość empatii wzrasta, wartość kontrolowania emocji spada. Wy chyba wszyscy macie problem z wartością kontrolowania emocji u mnie w domu, co? Gdzie to jest? Bo ja jak zwykle nie mogę sobie trafić. Jest! Wartość kontrolowania emocji. Niekontrolowanie, kontrolowania. Wszystko tutaj macie na plus. W każdym razie mamy naszego potencjalnego dawcę organów. Co ja mówię? Dawcę nasienia. Gadka na podryw, kochanie moje, potem ucałuj dłonie i co jeszcze możesz z nim zrobić ciekawego? Trzymaj za ręce. Jeszcze możesz mu chyba posłać pocałunek, tak? Poślij mu pocałunek, nie będzie jeszcze pocałunek tutaj z dważnem. I będziemy się zaciążać, a potem, co będziemy potem robić? Potem będziemy czekać tak naprawdę do poniedziałku, więc prawdopodobnie ja sobie to szybko wszystko tutaj przegram. Słodka gadka, tylko teraz oczywiście sobie zaciążymy. Dodatkowo z romantycznych możesz oczarować, by, nie wiem, on cię kochał bardziej. Coś możesz jeszcze zrobić? Pierwszy pocałunek. To szybko nam idzie. Tu nie mamy żadnych problemów, co Scarlett? Jakie flirty! Flirty, flirty! Możesz go objąć potem, a nie wiem, co ty chcesz, bawić się domkiem. Zaraz będziemy patrzeć, jak się dzieci mają, jak się czują. Zbyta umiejętność korzystania z nocnika. Ale mama tutaj jest zajęta produkcją, moje drogie dzieci. Niestety, albo i też stety dla was, mama często produkuje dzieci. Dodatkowo, co możesz jeszcze zrobić? Kiedy ten pierwszy... Dobra, już minął ten pierwszy pocałunek. Ejejej! Dziecko! Nie wychodź na ulicę, bo cię coś przejedzie! Wracaj tu! Baw się lalkami! Natomiast twoja mama w tym czasie idzie zrobić barabara. Raz, dwa, trzy, tu mamy barabara zwany z hydromasaże. Kochani, mamy niedzielę, godzinę 7:12. Ja sobie tutaj patrzę, cóż te moje dzieci. Ty sobie śpisz. Ty co robisz? Idziesz oglądać telewizję, bo wiecie co? Będziemy mieć teraz urodziny naszych toddlersów. Ty się kąpiesz, to się wykąp, mój drogi. Ale kochanie moje, no dobra, pośpi sobie, dzieci tu sobie wstaną, same się poogarniają trochę, ty też sobie wstań. Pójdziesz sobie tutaj skorzystać, wziąć prysznic. Ty jesteś kto? Dorota, Jaćka. Jaćka tutaj ma też zaznaczone, co ma robić, ale wiesz co, Jadziu? Ty sobie wstań, kochanie moje, ja bym chciała, żebyś tu sobie skorzystała, wzięła prysznic i dopiero wtedy sobie możesz usiąść i oglądać telewizję. W ogóle wy wszyscy możecie sobie tutaj siąść i oglądać tę telewizję. A za chwilę będziemy robić dzieciom urodziny, tylko niech Scarlett jeszcze troszeczkę się wyśpi, bo ona jest zmęczona, tak? Tak, jesteś trochę zmęczona, chociaż sama musisz tutaj zjeść, bo jesteś też i głodna. No i najlepiej by było już postarzyć te dzieci, ale dzieciaczki, jak wy się czujecie? Wy sobie jeszcze tutaj śpicie, widzę. Jedna z drugą. Ale dobra. Wstańcie, kochane moje. Wstańcie, wstańcie, wstańcie. Wstanie też Scarlett, moja piękna. I Scarlett, wyjmiesz tort. Otwieramy lodóweczkę, tak? Otwieramy, otwieramy. I nie mamy tortu, tort się zepsuł, więc Scarlett, musisz ugotować nowy tort. Halo, lodówko. Jezu, ja nie lubię tych przecięć. O, mnie to denerwuje w tym domu. Halo, lodówko, odblokuj się. Proszę, mówię do ciebie. Gotuj. Gotuj, moja droga, i szukamy tutaj tortu, bo tort jest nam tutaj potrzebny. Zróbmy białe ciasto. Co tu masz? Oglądaj, nie oglądaj. Torcik robimy, kochanie. Jeszcze mamy tutaj dwa akty urodzenia.
naszych tutaj dziecinek, które tutaj śpią cały czas, to jest w nich najlepszy. Śpią? Śpią chyba. Jeszcze dwa akty urodzenia sobie tutaj położymy. No tak, no śpią. Chyba. Nie wiem, za chwilę je nakarmię, bo one są niekarmione już cały dzień. Ja jestem zdziwiona w ogóle, że żadnych dźwięków, płaczów, ani nic z tych rzeczy nie ma. Sami rozumiecie. A Scarlett przygotowuje w tym czasie jedzenie. Dzieci, co? Dzieci, ty się kąpiesz, też jesteś głodna. Za chwilę sobie zjecie śniadanie, gwarantuję wam. Tylko, wiecie, pobawcie się ze sobą czy coś, porozmawiajcie. Byłoby miło. A Scarlett, jak ci idzie gotowanie? Nawet dosyć, tu sobie miesza dziewczyna w piżamie. Chociaż wszyscy są głodni, a ja robię tort. Przecież tort nie jest na śniadanie. Ale może coś mamy tutaj z mamy zrobione? Przecież robiłyśmy, Scarlett, co? Przed snem jedzenie. Tutaj było co? To dyniowe coś, czego przeczytać nie potrafię. Więc dzieci, weźcie sobie tutaj, zjedzcie. Weź porcję. Ty też sobie weź porcję. I ty sobie weź porcję. A Scarlett w tym czasie, jak mówię, ugotuje tort. Ugotuje tort. Powinna mówić upiecze, ale wiecie, to mnie śmieszy tutaj, że jest ugotuj i tort akurat, więc Scarlett ugotuje tort. Moja droga kobieto. Pięknie. A teraz. Więcej opcji. Pomóż zdmuchnąć świeczki. Anita. No, zaczynamy od Anity, chociaż powinniśmy zacząć od Ani tak naprawdę. Widzę, że Scarlett, tobie też się spodobał twój strój, który ci wymyśliłam. Bierz Anitę. Anita, gdzie jesteś? Anita, jesteś na polu, chciałam powiedzieć, ale wy mówicie pewnie na dworze, aczkolwiek ja wezmę wersję na zewnątrz. A, bo dzieci jedzą w ogrodzie, tutaj nawet jest... Kurczę, jak słodko. Bierz naszą małą Anitkę, zobaczymy, jak będzie wyglądać Anita, jak podrośnie. A jak już Anita podrośnie, to robimy Anię, a potem śmigamy i oczywiście nakarmimy nasze noworodki, bo noworodki, tak jak mówię, one w ogóle nie płaczą, nie wydają z siebie żadnego dźwięku, a przecież one głodne będą. Jest tak trochę niefajnie. Wszystkiego najlepszego, Anito. Słodka. A ty potem od razu tutaj proszę dodać świeczki urodzinowe, Scarlett. Rozpoczął się plitark. Ty jesteś niezależna i dajmy ci na przykład społeczne tutaj i jako cechę ci damy śmiała. Okej. Okay. O, kontrolowanie emocji tutaj wzrosło. My bierzemy sobie tutaj teraz Anię i Ania też będzie miała urodziny, ponieważ jak wiecie, ja tam dzieci postarzam, kiedy one mają 5 dni do zmiany grupy wiekowej, toddlersy, no i jedna z drugą już mają 5 dni do zmiany grupy wiekowej, więc trzeba tutaj to zachować. Ty idziesz po Anię. O, synuś nasz przyszedł, Sławek, ale Sławku, a wiesz co, a może by któraś z was go przywitała? Przywitaj go, młody dorosły. O Jezu, jakie masz okulary w ogóle do tej piżamy. Przyjazne powitanie. Natomiast Scarlett, później tutaj pójdziesz i nakarmisz piersią dzieciaczki nasze. Anita, wszyscy mogą się spodziewać oczywiście zabawek, bo jakżeby inaczej. A my robimy urodziny dla Ani. Wszystkiego najlepszego, Aniu. Zium, zium. Ania, ciekawska świata, to dajmy ci kreatywna i dajmy ci wesoła. I teraz tak, tort chowamy jak zawsze do lodówki. A ty, moja droga, pójdziesz i nakarmisz tutaj dzieciaczki. Tutaj, proszę bardzo, nakarm piersią. Nakarm piersią, a jak to zrobisz, to sobie tutaj szybko skorzystasz, kochanie moje. I jak skorzystasz, to pozwolę ci zjeść jedzenie. A ty miałaś się przywitać właśnie. Natomiast, Aniu, kochanie moje, ja bym cię poprosiła, żebyś tutaj podeszła i zaplanowała stroje. O, Scarlett przynajmniej karmi nasze dzieciaczki. Zaplanujesz? Zaplanujesz, bo musimy przecież przebrać nasze dziewczyny i zobaczyć, jak one wyglądają. Nie chcę nic mówić, kochani, ale opieka społeczna zabrała nam dziecko. Patrzcie uważnie, z powodu zaniedbywania Dada Klaudia została zabrana w bezpieczne miejsce. Ale sami widzieliście, Klaudia w ogóle nie płakała. Dobrze, że Scarlett chociaż karmi... jak ty miałaś na imię, kochanie moje? Kamile, no jest to przykre, ale wiecie co zrobimy? Nie będziemy tutaj ubolewać nad tym, ani ja nie będę od nowa wczytywać gry, ponieważ jak mówię, nie jest to moją winą, bo te dzieci w ogóle nie płakały. No jak nie płakały, to jak miałam wiedzieć, że coś trzeba im tutaj pomóc? Dlatego my sobie wynajmiemy tutaj usługi i ja sobie dziecko zaadoptuję. Jak mówię, no nie jest to moją winą.
coś było nie tak. One tylko cały czas spały, więc ja sobie tutaj wynajmę usługi. I co tutaj będziemy mieć ciekawego? Pewnie w usługach powinna być tutaj usługa adopcyjna. Nie włączyłam sobie tego, dlatego musiałam sobie wyjść. No trochę mi było przykro. Nigdy w życiu jeszcze mi opieka społeczna dziecka nie zabrała w The Sims 4 przynajmniej. No ale cóż, no trudno, trudno. Ty moja droga, nie nianie, nie służbę, masażysta, gosposia. Gdzie tu się nawet nie wiem, że gdzie się kochani moi adoptuje dziecko? No nic, Scarlett, chodź do komputera, zaadoptujemy dziecko. Jest to przykre. Jak mówię, cały czas jakoś tak dziwnie się czuję, że niestety nam zabrano maluszka. Zdobyte umiejętności społeczne, Anita może używać przycisku mówienia w mówiących zabawkach. No mega przykre, mega przykre, mega przykre. Ile ta adopcja? 3 godziny. Wszyscy płaczą, że zabrano nam maluszka. Ale w poprzednich częściach, jak się adoptowało, to samo dziecko przychodziło do nas. Ale nie wiem, jak jest w tej części, bo jak mówię, nigdy mi jeszcze w tej części dziecka nikt nie zabrał, więc nie wiem, jak to tak wyjdzie. Chyba w The Sims 2 ostatni raz ktoś mi zabrał dziecko. Brawo, Karolina, no brawo, no ale kurde, no jakby ono płakało, to przecież bym je karmiła. A ja zapomniałam w ogóle, że istnieją te dzieci. Ty miałeś sobie zjeść, kochanie, więc jak zaadoptujemy dziecko, to sobie zjesz. A wy tak nie płaczcie. Wiem, że jest smutno. No ale cóż. Paulina, Franciszek, Piotr, Monika, Zofia. Same Pauliny, Franciszek, Piotr. A nie ma Klaudii naszej? Nadia, Maja, Mateusz, Szymon, Adrian. Nie ma. Kamila ma wkrótce urodziny. Widzicie, Klaudia też by miała wkrótce urodziny. O nie. To takie... Wiecie, co wam powiem? Kamila Roosevelt, córka. Tak jakby tej Simki w ogóle nie było. Tutaj jej nawet nie ma w drzewie genealogicznym, jak nam ją zabrali. No nic, ja chyba jednak sobie wczytam jeszcze raz grę. Trudno, no trudno się mówi. Powiem wam szczerze, kochani, że miałam sporo problemów, ponieważ musiałam sobie dograć jeszcze raz, zajęło mi to wszystko około godziny i dograłam, moi drodzy, do poniedziałku, więc mamy poniedziałek, dzisiaj dzieci idą do szkoły, a ja wykorzystam tę okazję i bardzo szybko przerobię sobie Anię i Anitę. Ania z Anitą zostały ekspresowo ubrane, tak wygląda, moi drodzy, Anita, a tak wygląda, moi drodzy, Ania. Bardzo ładne dziewczyny, szczególnie Anita ładnie wygląda, nie wiem, co sądzicie. Anita, bardzo fajna simeczka. Strój codzienny Anity już możecie sobie zaobserwować. To jest strój oficjalny, sportowy, do snu, imprezowy oraz strój kąpielowy. Teraz przechodzimy do Ani, tak? Ania, strój codzienny, oficjalny, sportowy. Ania, strój codzienny, oficjalny, sportowy, piżama, strój imprezowy oraz strój kąpielowy. I przechodzimy do gry. I jesteśmy już w grze. Co, kochanie, nie idź do dzieciaczków. Dzieciaczkami zajmuje się twoja mama. Ja bym chciała, żebyś ty sobie tutaj skorzystała, wzięła prysznic przed szkołą. Twoja siostra też musi wstać i bym chciała, żebyś zeszła tutaj na dół, skorzystała i wzięła prysznic. Ty powinnaś zejść i dziećmi się zająć, ponieważ nie wiem, o co im chodzi. Cały czas, moi drodzy, płaczą. Ciągle. Nie wiem dlaczego tak naprawdę. Podaj śniadanie, jajecznica z bekonem. Scarlett jest tutaj wyczerpana. Ona w ogóle całą noc nie spała, ponieważ zajmowała się dzieciaczkami. Więc chciałabym, żeby dzieci teraz same się sobą troszeczkę pozajmowały. Poogarniały, ponieważ no jest tragedia. Jest tragedia. Dajesz radę, Boże święty. Jak ty miałeś na imię, kochanie moje? Bo znowu zapomniałam. Dorota, dajesz radę, co? Nie wiem, karm z butelki może? Może jest głodna? Wiem, że jesteś w tym wymęczona, ale pomyśl sobie, co twoja mama, czy twoja mama też jest tym wszystkim wymęczona. Ale podasz potem jajecznicę dzieciom, żeby dzieci miały przed szkołą. Tylko ogarnij, kochana moja, swoje rodzeństwo, które tutaj, Boże, one non-stop wymiennie płaczą. Jeszcze zmienisz tutaj pieluszkę i może też nakarmisz z butelki, bo nie wiem, o co chodzi tym dzieciaczkom. Szkoda, że wy sami nie możecie sobie zrobić śniadania. Znaczy, chyba możecie zjeść coś na szybko. Płatki zbożowe zjesz sobie. Ty też chyba możesz sobie zjeść płatki zbożowe.
ty też sobie zjesz coś na szybko, czyli płatki zbożowe. I ty też, kochana, zjesz coś na szybko, czyli płatki zbożowe. I ty, moja droga, jak już się zajmiesz dziećmi, to też zjesz na szybko płatki zbożowe. Niestetyż albo istetyż, zjedz coś na szybko, płatki zbożowe, tak. Płatki zbożowe, bo dzieci mega tutaj płaczą. Jedno, drugie, trzecie. W sensie dwójka, tragedia. Halo, halo, miałeś zjeść coś na szybko i to miały być płatki zbożowe, kochanie. O, dzieci się tutaj już chyba ogarnęły. Młode też jedzą i młode powinny tutaj dzisiaj mieć wszystkie jakieś tam urodziny, czy też poprawy ocen i te inne rzeczy, czyli ty powinnaś się wyprowadzić. Ty, moja droga, kochana Jaćko, Jaćka, gdzie jesteś? Jesteś Jaćka. Jaćka też powinnaś stać się teraz nastolatką z Adrianem, a wy pójdziecie pierwszy raz do szkoły, więc z wami tutaj nie ma większej różnicy, kochana moja Anito i Aniu. Bo dzieci, jak widzicie, mam masę teraz dzieci. Scarlett nie jest w żadnej ciąży, bo nie może być w ciąży, ponieważ jest za dużo dzieci w domu. I co bys jeść? Idziesz jeść? Idź, idź. Dzieci tutaj za niedługo wreszcie pójdą do szkoły. I coś tutaj nam chodzi, tutaj jest brudno wszędzie, coś napaskudziłyście, kochane moje. Czy ty nie jadłaś? Nie no, dopiero teraz idziesz. Anita zaczyna, Ania, Adrian, Jaćka i Dorota zaczynają szkołę za około godzinę. Wszystkie macie odrobione prace domowe? Ja mam nadzieję, bo chyba wszystkim kazałam tutaj odrabiać. No i posprzątacie po sobie nawet. Boże, jakie z was miłe dzieci. Ale patrzcie, w jakim pięknym nastroju je wypuszczam do szkoły. Tutaj ty musisz sobie tylko zjeść. Ale Jaćka, Adrian i w ogóle dziewczyny Anita z Anią? No, spoko, spoko. Tylko mogłybyście sobie porozmawiać, żeby to towarzystwo wam skoczyło. Z kimkolwiek porozmawiać, żebyście wszyscy... Nie obejmuj czule. Nie obejmuj czule, tylko tak chciałam, żebyście wszyscy sobie tutaj rozbudowali to towarzystwo. Pochwal szczerze, kochanie. Ty nie masz tutaj problemu z towarzystwem, ale też mogłabyś porozmawiać. Pochwal szczerze. I ja wiem, popraw humor. Po prostu rozmawiajcie ze sobą, kochane moje. Da wam to coś? Ja mam nadzieję, że wam to coś da. Scarlett natomiast tutaj sobie śpi wciąż. I potem będziemy się nią zajmować, bo ona jeszcze ma tutaj dużo rzeczy do ogarnięcia tak naprawdę. Dzisiaj nasze bliźniaki, czyli Kamila oraz Klaudia, staną się dziećmi, a Scarlett musi sobie tutaj cały ogród zrobić, ogarnąć, bo jak widzicie, ogród nam umiera. I co dzieci? I za chwilę wracacie do szkoły, znaczy wracacie, idziecie dopiero, zdobyta charyzma. Dobrze. Maniery na plus, bo rozmawiacie ze sobą przy posiłku, tak? Ale ty byś coś sobie zjadła, kochana. Ale fajnie, fajnie, ja się cieszę. Przynajmniej naprawdę to towarzystwo wam idzie i nie jesteście takie osamotnione. Kochani, dzieci idą teraz do szkoły i jak zwykle będzie u mnie tutaj mega przycięcie, bo jak żeby inaczej. Zawsze jak dzieci idą do szkoły, jest mega przycięcie. Kochani, dzieci wróciły ze szkoły i robimy urodziny. Piątkowa uczennica, nasza Dorota. Kochanie moje, otwieramy lodówkę, wyjmujemy tort, a dodatkowo jeszcze nasze bliźniaczki, najmłodsze noworodki, też staną się teraz dziećmi. Ty, kochana, wypowiedz sobie życzenie. Natomiast Scarlett niech sobie zje, w tym czasie dzieci trochę płaczą, ale dziećmi się na razie nie przejmujcie, kochani, bo one mają adnotację, że trzeba zmienić im grupę wiekową, a ja chcę po kolei wszystkich postarzyć, zaczęłabym właśnie od Doroty, więc chodź tutaj, Doroto, i potem będziesz mogła sobie w sumie zrobić, co chcesz, tak naprawdę w sumie będziemy cię wyprowadzać dzisiaj. Zdaje się, że moja praca jest tutaj skończona, należy się 160. A Scarlett, Boże święty, Scarlett, bo twój ogród umiera. Weź ty tutaj, pielęgnuj ogród w międzyczasie, może to ci da jakąś rozrywkę. Wiem, że dzieci płaczą. Wiem, kochani, zaraz Dorota pójdzie je postarzyć. Jak tylko będzie mieć swoje urodziny. Scarlett się zajmie tam innymi sprawami. Idziesz, Doroto? Idziesz. Jakaś taka trochę wcięta. Sto lat, Dorota. I Doroto, moja droga. Ciekawe, jaką ci cechę tutaj wybiorę. Haha. Doroto, jesteś kleptomanką, to zróbmy cię aktywną. I chciałabym tak, dodać świeczki urodzinowe. Dodaj, dodaj, a potem pójdziesz do swojego rodzeństwa i będziesz tutaj postarzać dzieci.
Tak, wiemy, że prezenciki. Natomiast następna pójdzie do nas tutaj Jadwiga razem ze swoim bratem. Podejdziesz tu, kochanie, i podejdzie twój brat bliźniak Adrian. Też tutaj chodź, Adrian. Ponieważ Jadźka ze wstydu? O matko boska, z jakiego wstydu? Co ty zrobiłaś? Zażenowana? Nie patrz na mnie. A wszyscy dookoła cię oceniają. I ja pierdzieleś. To jest w ogóle coś. To jest w ogóle coś. Nie dość, że nam jeszcze po niej podeptał. O Jezu, nie dość, że nam opieka społeczna zabrała dziecko, to jeszcze nam Dorota umarła z tego wszystkiego. Patrzcie, takie na koniec rzeczy się dzieją. Scarlett, czy ty mogłabyś tutaj podejść? Bo może poprosimy Kostuchę, żeby nam darowała życie. Bądź świadkiem śmierci. Nie bądź świadkiem śmierci, tylko proś, proszę cię, kochanie moje, o życie Doroty, bo ja nie chcę tutaj mieć śmierci. Jadźka, chodź tutaj. Scarlett, dasz radę? Mam nadzieję, że cię śmierć tutaj, że tak powiem, wysłucha, bo to jest twój facet. Prawie, że. Rozpoczął się festiwal faharcu i humoru. Tak, wszystko pasuje. Witaj, mroku, mój stary kolego. Sim zaprzyjaźni się z mrocznym kosiarzem. No co, nie? Dorota Rozwal nieodwołanie odeszła, ponieważ kosiarz nie wysłuchał żarliwych błagań, które składała Scarlett. O Jezu, więc Dorota miała urodziny i Dorota umarła. No, przecudownie, przecudownie. Naprawdę jest przecudownie w dzisiejszym gameplayu. No nic. No kochani, nic, trudno się mówi. Niestety Dorota umarła i Dorota nie będzie mieć swojego zdjęcia. Bądź świadkiem śmierci. Kurczę, ale Dorota nie będzie mieć zdjęcia. O Jezu. A możesz chociaż jej zrobić takie leżące zdjęcie, czy tak nie bardzo? Bo to będzie trochę chamskie chyba. Zrób zdjęcie. Bądź świadkiem śmierci. Proś o życie Sinki imieniu Dorota. Chyba, że wskrzesimy Dorotę studnią życzeń. Wskrzesimy. Wskrzesimy, kochani, Dorotę chyba studnią życzeń, bo to jest po prostu masakra, co się dzisiaj w gameplayu dzieje. No nic, trudno, życie. Na razie Dorotę sobie tutaj położymy. Natomiast życie nasze toczy się dalej, chcąc, nie chcąc. Dzieci nam tutaj płaczą. Kochanie, postaż jedno, postaż też drugie. Natomiast ja was proszę o zdmuchnięcie tych świeczek. Nie wiem, dlaczego umarła. Kamila może się spodziewać. Wszyscy mogą się spodziewać. Kamila zmieniła grupę wiekową. Chodź, moja droga, żywe srebro będziesz. I mamy ciemnowłosą Kamilę Rosewild. Tutaj, moi drodzy. A teraz będzie kolejny dzidziuś. A ty co, wypowiadasz? Wypowiadasz? No przykre trochę, przykre. Ale jak mówię, będziemy wskrzeszać naszą Simkę. Natomiast z mrocznym kosiarzem możemy sobie ucałować dłonie. Zapytaj, czy w związku oczaruj wręcz róże. Możesz go oczarować. Jadźka zmieniła grupę wiekową. Dajmy ci, Jadźka, lokalizację i dajmy ci, Jadźka, coś, na przykład smakoszkę. W międzyczasie, kochana, dodaj świeczki urodzinowe. Wiemy, że możesz się spodziewać prezentów. Dodaj. Klaudia też zmieniła grupę wiekową. Klaudię zrobimy rezolutną. Natomiast, Scarlett, ty miałaś oczarować mrocznego kosiarza, z tego co pamiętam. Oczaruj go. A Adrian, miałeś wypowiedzieć życzenie. Tak, mroczny kosiarz bierze udział w urodzinach. Najpierw nam zabił, a teraz bierze udział w urodzinach. Wszystkiego najlepszego dla Adriana, mroczny kosiarz na imprezie. No, super, nie? Luz w ogóle. Wszystko się dzieje na tym gameplayu, naprawdę wszystko się dzieje. Adrian zmienił grupę wiekową. Adrianie, nie wiem, będziesz mieć też jedzenie, możliwe, że. I damy ci tutaj, że chcesz być klubowiczem. I poproszę cię, Adrianie, o dodanie tutaj świeczek urodzinowych. Tak, ty jesteś bardzo flirciarski. Szkoda, że nie możemy sobie z tobą tutaj takie, że tak powiem, dziecko zrobić. A gdybyśmy dodali go do rodziny... A jest na to pewien sposób.
Jest na to pewien sposób. Jednakże, kochani, ja już dzisiaj będę kończyć gameplaya. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek w górę. Dziecko nam umarło, ale cóż, wskrzesimy je, gwarantuję to wam. I trzymajcie się cieplutko. Pa, pa! Thank you.